I takich ludzi znalazłam. W gronie moich dawnych przyjaciół jest osoba, o której będę najcieplej mówiła dzisiaj, czyli Andrzeju Zatkiewiczu, który nie tylko gra pięknie na gitarze, nie tylko śpiewa, to jeszcze komponuje. I dzisiaj w takim repertuarze autorskim wystąpi. Moi drodzy, przypominając, kim jest Andrzej Gąskiewicz, chciałam powiedzieć, że jest współzałożycielem Bajmów. Także tak w historię Lublina wpisał się Andrzej. Potem ciągle był aktywny wtedy i uaktywniał się artystycznie, kiedy coś się działo. Jak w Ameryce działo się bardzo źle terrorystycznie, on był inicjatorem koncertu. Miasto Andrzeja nagrodziło medalem, czyli pan prezydent, i Andrzejku był to medal, który był z okazji 30-lecia Bajmy bodajże, tak? No właśnie. A dzisiaj witamy Andrzeja Gąskiewicza, który właściwie mógłby wystąpić sam, ale on nie lubi występować sam. To też przyprowadził swojego przyjaciela i znowu mamy hasło przyjaciel i właśnie przyjaźnie, pana Ireneusza Włocha. Włochem to on może nie jest, ale Włochem z nazwiska na pewno jeszcze pięknie gra na gitarze. Drodzy Państwo, zapraszamy na mini recital Andrzeja i Iwka. Prosimy. Chcieliśmy się dołączyć do tych życzeń, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dla Państwa wszystkich poszczególnie, prawda, bo to jesteście najwartościowszymi ludźmi. Wszyscy się znaczyli skończyć. Piosenka będzie Kwiaty i serce, potocznie mówiąc, te kwiaty. Szukając duszy, był dobrany.
miłość się może zdarzyć. Czasy były, wszyscy wiemy, więc to tak. Grałem to parę razy teraz, powiedzieli mi, że tam nie pasuje, do dzisiejszych pasuje, więc spróbujcie to posłuchać. Dobrze, to był rok. Andrzej, Staszka Kieryńskiego. Gorące u was. Yeah.
jest ktoś inny. To bardzo proszę, bo zwyczajem, słuchajcie, Wysp Kanaryjskich jest zwęczanie tych pięknych ptaków z drewnicy. I ja chciałam, żeby właśnie bukiety przepiękne, Kasiu, tak nam tu kupiłaś. I powiem szczerze, że one wyrażają to, co chcieli wyrazić Kanaryjczycy. Oni powiedzieli, wracajcie. I ja wam też chcę to powiedzieć. Jeśli będą kolejni dinozaurzy, a myślę, że będą, bo jeszcze w kolejce jest trochę wspaniałych dziennikarzy w tym mieście, to myślę, że też zaistniejecie ze swoimi wspaniałymi gitarami. Bo jednak dźwięk gitary jest dźwiękiem ponad dźwięk. I bardzo proszę, jeszcze o jeden utwór, a ja się za moment. Dziękuję bardzo. Tak się ciepło składa, że mam takiego brusika. Dom rodzinny. Janusza Nagrodzkiego, naszych przyjaciół, Miecia Zapała.
Andrzej, to jest nasz wolny dom i niech ten dom zawsze będziecie pełno serdeczności. No i kwiat. Przodem do mnie. Dziękuję. Dobrze, teraz przodem. To do nas. Leksykon dziennikarzy, pierwszy taki na Lubelszczyźnie, ponad 1000 lat. Same autografy. Usytuuj się do zdjęcia. Czy to bimy mu dole w złotym tutaj? Skupcie się. Skupmy się. Chodź, chodź, Staszek, skup się. To też nie będzie. Dobra, ja z żywawkiem przyjdę dalej. No, nic nie obejmuje. Ja jeszcze w ramach ogłoszeń drobnych poprosiłbym osoby, które robiły zdjęcia, za przysłanie mi tych zdjęć, no bo ja sam nie miałem możliwości zrobić sobie zdjęcia, więc chętnie rozdam wizytówki jak na SMS-a, na maila, na wszystko jaką drogą, ale prosiłbym o jakieś zdjęcia, żebym miał jakieś dokumenty, żeby mógł żonie powiedzieć, że byłem tutaj, a nie na dziewczynę. Ja jeszcze chciałem tylko podziękować serdecznie za zaproszenie pani Grażynce. Dziękuję Państwu, dziękuję mojemu przyjacielowi Ireneuszowi, że pomógł mi zagrać. Dziękuję serdecznie. A jakbyście Państwo chcieli mnie troszkę posłuchać, to na tak zwanym YouTubie po nazwisku pana piosenek jest Andrzej Krążewicz. Dziękuję.